Cześć wszystkim! Znowu płynie 7, dalszy ciąg Raymana 3. Okej. Okay. Coś co tam lata. Bardzo interesujące. Sobie nie wiem jak to może nawet utrzymywać się w powietrzu, ale cóż. Ta kraina tętni magią! Nie zastanawiajmy się nad tym. Okej, okay, dobra. W wodzie są piranie. Generalnie nie chcemy jej dotykać. Okej, okay. Chyba dostaniemy nową skrzynkę. Znaczy puszkę. O, jeżeli dobrze pamiętam. Ta! Żółta puszka! Weźmy się za nią. Uroczo wygląda. Ta. Okej. Okay. Żółta puszka. To chyba ostatnia puszka, jaką zdobędziemy w grze. Służy do latania. Ta. Jest chyba najkrócej trwającą puszką. Jakby kamera nie się nie obracała, to by fajnie było. Okej, okay, dobra. Ją tutaj. Zbieram sobie te punkciki. Na treningu. A więc tak. Sam koncept puszek to jest jakby trochę nowy. W Raymanie trójce. Ale jak widzicie, dużo z tych mocy się powtarza z tego co było w dwójce. Niebieska puszka to purpurowe lumy. Żółta to to co mieliśmy w pod świątyni skały i lawy. Mieliśmy taką moc, że mogliśmy latać. Tak. Okej, nie wiem co mnie interesuje ta żaba. Więc tak. Jakby koncept nowy, ale troszkę używa starych pomysłów. A, właśnie, pomarańczowa puszka to tak jakby latanie na tym. Na rakiecie, którego w Raymanie trójce nie ma. Okej, okay, czy tutaj jest coś ukrytego? Jakiś kolejny wychodek? Okej, okay, coś co możemy wskoczyć. Okej, okay, wiecie co? Wcześniej tu nie byłem. No, ciekawe. Dobra, to intencje. Dasz mi zielony, co? Nie, za mnie dwa czerwone. Też może być. Okej. Okay. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. No to przejdźmy się do tej przeuroczej pani, tudzież panny, co jest bardziej prawdopodobne. I przeprośmy chyba za nasze haniebne zachowanie. Co? Jesteśmy rozumnymi istotami, da się wszystko wytłumaczyć, tak? Albo i nie. Okej, okay, dobra. Tak, to jest... tak, maść, która zamienia w żabę. Musimy uważać, żeby nie dać się nią trafić. A jednocześnie możemy ją też skropić. Tak. Więc tak, generalnie taki miniboss trochę. A w sumie trudniejszy niż ostatni boss. Okej, tak lepiej. Chodź tu. Będzie trudne z Raymanem. Nie ma rąk. Okej. Okay. Znowu faza biegania. Okej. Okay. Dobra, żeby nie dać się trafić. Czasami strzały blokują się o otoczenie. To jest problem. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, teraz strzeliła, trzyma. Więc uciekamy, Rayman, uciekaj! Uciekaj, Rayman! Nie chcesz doświadczyć piekła, które znajduje się za tobą. O nie. Chodź, świętuszku. Świętuszku, tylko raczej ropuszko. Pani ma kiepską ocenę w biologii. Okej. Okej. Nie dotykaj mnie!
A jeszcze jedna faza biegania się powinna udać. Okej, było blisko. Dobra. Poszła baba! 1500 punktów. Chyba cztery był sporo warty. Okej, jak bardzo tego nie chcemy robić, jednak trzeba pójść za nią. Aczkolwiek się może wydawać niebezpieczne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Okej, tam jest. Uważajmy na nią. Kazi, zobaczmy, co tutaj mamy oprócz punkcików. Teraz zapędziwszy mnie w kozi róg, zapewne spróbujesz zadać mi gwałt, czyż nie? Czyż nie? To zabrzmiało bardzo niewłaściwie. Okej. Raymanie! Raymanie! Uciekajmy stąd, nie chcemy się tutaj znajdować. Nigdy w ogóle. Ani chwili dłużej. Okej. Dobra, to było bliskie spotkanie ze śmiercią. Albo z czymś gorszym. Zdecydowanie z czymś gorszym. Patrzcie, Mroko umiał grać w pokera. Okej, nasz przyjaciel z granatami dołożył się do szczudła. Okej. Musimy uważać też na piranie. Piranie nie są dobre. Aha, i również się odradzają. Okej. Okej, już pan wziął nas na cel. Okej, ła. Siema. Okej. Temu panowi na szczudłach nic nie możemy zrobić. Trzeba miały zielonej puszki. Okej. I właśnie ją dostaliśmy. Teraz lepiej. Hahaha. Dobra. Ta skończył marnie. Ale to Mroklum zasługiwał. Okej. Dobra, te jeszcze punkciki. Okej. Jeszcze tamten pan. Czy on ma jakąś puszkę czy coś? A nie, tylko blokuje nam drogę. To wiecie co, najpierw pójdę tam. Tak, tam jest ten jest dodatkowy do ruchu do ocalenia. Ciach. Tak lepiej. O, w pełni naładowana 5 potrafi 3 trafić. Tak lepiej. Okej, tego pewnie będę potrzebował tam, tak dokładnie. No dobra. Idźmy do niego. Ciekawe, czy prąd będzie na niego działał. Generalnie trzeba w niego strzelać tak długo, aż spadnie. Ale widać, że prąd również go odrzuca. Okej. Idźmy tutaj. Jest jakiś bonus. O, atencjon. Siema. Ale za to tak będę siedział. No, masz rację. Okej. Tylko tyle? Spoko. Dobra. O, to tyle. Krótki poziom. Za 451 punktów. Tak, to niedługo osiągniemy to. Okej. Tutaj Mroklumy zabawiają się z lokalną fauną i florą uchowanego. O, ubił go. Zazwyczaj to jest tak, że ona jego ubija. Okej. Tak, zazwyczaj to to coś ubija Mrokluma i my się z tym zajmujemy. Okej. Dobra. Szybko.
szybkie zwycięstwo i... Co ja tu słyszę? Okej. Tensjan i jakiś muratun. Fajnie. Okej. Na to trzeba uważać. Na piranie również trzeba uważać. Dobra. Tak, troszkę można przebyć w wodzie, ale dosyć szybko trzeba wyskoczyć. Zanim piranie zaczną nas dziobać. Dobra. Dobra, tutaj potrzebujemy zielonej puszki. Okej, kolejne piranie. Coś jeszcze tu mamy? Nie, tylko skarbonki. Dobra, a tutaj? A tutaj nic. No to idziemy dalej. Dobra, ten pan już wziął nas na cel. Ej, daj mi się spiąć. Tak, trzeba wziąć go na cel. Dobra, to nie poszło tak gładko. Tak mogło pójść. A spoko. Mamy leczajki tutaj. Dobra. Dobra. Pytanie, czy zdążę z tymi wszystkimi. Okej, zdążyłem sam raz. Okej. Dobra. Troszkę mi to mało sprawnie wychodzi. Ale dobra, żyjemy. Au. Dobra, przy okazji nie wiem, czy zauważyliście, ale te zielone, te wichury również pomniejszają przeciwników. Dobra, oni pewnie nam przywiozą niebieską puszkę. Dobra. Coś jeszcze tu jest? Tutaj nie. Dobra. Czy tam mogę dolecieć? Mogę. A! Pokryty poziom. Fajnie. Dobra. Weźmy tutaj wszystko. Okej. Okay. Pewnie muszę poczekać, aż tam nie odwiezie z powrotem ta... Okej. Okay. Powiem szczerze, że niektórych z tych rzeczy właśnie dopiero teraz odkryłem. To jest na przykład tą łódkę. Okej. Okay. Każdego dnia coś się odkrywa. Ta, muzyka nie może się zdecydować. Co się dzieje? Okej. Okay. Skaczemy. Aj. A? Tak lepiej. Dobra, sporo życia natraciłem. A cóż, zdarza się. Muszę się dalej. Lepiej postarać. Odosobniono nowy poziom premiowy. Jej! Okej, w następnym odcinku bijemy tamtych Umbroklumów, idziemy dalej i gdzieś dochodzimy, tak? No, szukamy Globoxa. Pogubiliśmy się. Więc musimy się zjednoczyć z powrotem. To już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.